Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym już 10 odcinku z naszej serii gry Pokémon Result. Idziemy sobie na lidera dzisiaj, widzicie tam pewnie na dole małe zmiany. Tak, złapałem sobie nowego Pokémona, jest nim Kret. Już na 33 poziomie złapałem Sentry, później Ewolę na Sentslera. Nie ma tutaj z nami Jaskółkinia, z nami Judiego, jest z nami Atrament, zamiast właśnie tej dwójki. I oczywiście Kret. No i teraz, nagrywałem już ten odcinek wcześniej. Troszeczkę wcześniej niestety, a niestety popełniłem duże fejle i znowu zginęłem chyba, zginęłem na właśnie na liderze dwa razy. Tym samym trasą na Riolu, wiele szczęścia, no i niestety, ale będzie mi ciężko go wyewoluować. No ale zobaczymy, dajemy na pierwszy rzut błyska. Ja już tak naprawdę, ten trener jest według mnie już rozgryziony w 100%. Tylko teraz trzeba to dobrze zrobić. Nie, pierwszy nie może iść błysk. Bo on, ten trener tutaj myśli 100%. Pierwszy musi iść Kret, który niestety nie ma żadnego dobrego ruchu ziemnego. On tu jest tylko ze względu na to, aby po prostu pokonać tą liderkę tym, że będzie wytrzymywał ataki elektryczne. Dobra, Electric to jest akurat już dla mnie znane. No Pokémon ma na 33 poziomie. Jest naprawdę ciężko. No właśnie to jest to, bo... No dobra, on... Ja wiem co teraz zrobi... Nie, on się zbił od recoila. Nie miał... On tak, wiedziałem, że on teraz użyje Super Motiona. Na Slash. Może jeszcze nasz Slash? Dobrze, nice. Dobra, Kret stracił naprawdę mało HP. Dobrze, teraz Emolga. Jestem na dobrej drodze. Naprawdę dobrej drodze. To jest tak, Emolga, Thunder Punch. Emolga bodajże schodzi na jeden Thunder Punch, tak. Emolga schodzi na jeden Thunder Punch. No i teraz jest to. Teraz jest najtrudniejszy przeciwnik w tej sali, myślę. A więc Luxray na 36 poziomie. I teraz co musimy zrobić? Musimy go obić jak najbardziej błyskiem. No i żeśmy go poobijali. No i koniec naszego obijania. Dobra, teraz kto? Atrament, spróbuj, bo Atrament jest ze względu na hypnozis, tak, nice, i teraz musisz trafiać. Nice. Dobrze, ja wiem o tym, że on to użyje, on jeszcze użyje Citrus Berry. Dobrze. Ajajaj, miałem... Już nie zdążysz użyć, tak. Ale dobrze, jest szansa go pokonać i to bardzo duża szansa jest go pokonać. Eric. I Razor Leaf. Bo tylko ty przeżyjesz. Kryt siad! No to jesteśmy w domu. Tylko teraz coś musi go zaatakować. Ty przeżyjesz na pewno jego każdy ruch. Więc jest, tak, udało się pokonać. I został jeszcze Magneton. Dobrze, a więc na Magnetona zostawimy oczywiście naszego Kreta. Aha, on jest stalowy też. Oj, zapomniałem. Fuck me. Stalowego, bo nie zaatakuje jeszcze raz. Dobra, nie udało ci się. No i teraz to musi... No i to musi się udać. Wiem, że to jest nieefektywne. Aż 5 razy. Headbutt. Czy stalowy cios. Też mu nic nie robię. Nie! Ja nie mogę teraz przegrać na... Ja wiem, że to może być... Tak! Volpe. Jezus, co za fart, że posiadałem tego Pokemona akurat. Co za fart! I Flying Badge jest, wędruje do mnie, no co za fart, naprawdę jestem... Nie wiecie, jak ja się teraz cieszę, bo ja tę walkę z tym liderem już poprzedzę... Na poprzednim nagraniu zrobiłem to dwa razy, a poza nagraniem wyzerwałem tutaj hajs do zera mój, ponieważ expiem na tym liderze, tak? Bo było naprawdę ciężko, expiem na tym liderze, raz prawie go pokonałem, no ale nie chciałem tego zrobić poza nagraniem, tak? Dobrze, a więc... No. Jestem team 24, jaki to team, może będzie jakiś dobry. Na pewno jakiś elektryczny. Thunderbolt. I dodałem, czy Thunderbolt nie jest na pewno silniejszy od moich, któryś z moich, ruchów? 95 siły. Oh my fucking hell. Przecież błysk. On musi się nauczyć Thunderbolta. Thunder Punch ma 75, a Thunderbolt 95 siły. No nie, no teraz to już...
No pozamiatane, tak? Dobra, a więc wracamy. Pierwsza z tej sali wracam tak normalnie, nie... nie zostałem przeteleportowany od razu do Pokécentrum, tak? Więc dobrze, więc idziemy tutaj. Dobra, a więc myślę, że możemy sobie wziąć inne nasze Pokémony. Jest tak, Riolu. Myślę, że... jest tak, Sparty. Kogo musimy... kogo wyrzucimy Sparty? A więc Atrament. I tak jesteś mega... zrobiłeś mega robotę. I tak sam... myślę, że... ten Sandslash, on tutaj był po to, aby nam wygrać tą salę, więc myślę, że się udało. A myślę, że jak najbardziej możemy sobie wziąć naszego party. Właśnie, tego Pokemona i naszego Riolu. A więc, Weedrow. No i dobra, i mamy te Pokemony. Czy one są wyleczone? Tak, więc Yudiki, idź na początek. Weź, zbieraj to szczęście. Dobra, a więc lecimy. Lecimy sobie dalej z naszą przygodą, zobaczymy, co się dalej stanie. Być może coś ciekawego. Idźmy dalej, co tu mamy? A więc odliczpa. A więc idziemy dalej. Tu możemy złapać jakiegoś Pokémon. A może złapmy coś? Dobra, złapmy coś. Fletchling. Mam Pokémona latającego, ale czemu by nie? Ale nie ty. Jezus Maria, co ja bym mógł zrobić teraz? Jeżeli przyszyjesz tego winga, ten winga, tak, jesteś godny, więc jesteś godny. Więc złapiemy sobie naszego Pokémona następnego. Jest. Więc mamy Fletchlinga. Jak go nazwiemy? Nazwiemy go Kanarek, a czemu by nie? Będziemy mieć dwa ptaszki. Kanarek. Jest, dobra. A więc mamy Kanarka. Jak tam wyglądają moje Pokémony ze zdrowiem? Wszystko idealnie. A może jeszcze coś zobaczymy, co tu można jeszcze złapać. Sandshrew, tak. To już wiem. Znaczy ja wiem, jakie tu można złapać Pokémony. Blitla akurat nie chcę. Ditto też mnie nie jara. Sandshrew też mnie już nie jara, ponieważ już go mam. Jest to Pokémon, którego ja bym chciał mieć. Bo jest to fajny Pokémon jeden. Który jest bodajże z szóstej generacji. Znaczy ogólnie są dwa Pokémon z szóstej generacji. Jest jeden, który jest naprawdę ciężki do pokonania zresztą. Blitz, to jesteś z piątej, nie? Z ciebie szukam. Hut. To też nie ty. Dobrze, jeżeli teraz nie znajdę... no i właśnie to jest Karabing, ale ja go nie chcę. On nie ewoluuje ten Pokémon, więc... o, i może teraz. Nie udało się. Jest dobrze, idźmy dalej. Aha, my dalej nie możemy przejść, a co ty nam mówisz? Aha, żeby przejść do następnego miasta, muszę przejść przez przez jaskinię, dobra. Ten zim desk. Wait. Oh my fucking god. Tak, mam na imię Michl. What? Znaczy ja to mówię. Zoark? Ty mówisz? No, defeat good. Głupie dziecko. Please answer, Michl. Oh, sorry, nie przedstawiłem się. Mam na imię Eliza. Jestem adminem teamu Mirage. Dobra. Two parts before for remover the Mirage. Okej. Okay. And formal versus second of the leader restarts all after me. You are Pokemon, are you so member of team Mirage? Nie rozumiem. I don't understand. No wiem, kuźwa, że Jaskie, że zepsuć plan rok temu. Coś takiego. Dobra. Human Begins. No o tym tym. Aha, czyli że walczyć. Aha, i on z nim walczyć. A jest kolejna walka z Team Mirage i o Jezus Maria. Co ty jesteś, kobieto? Ściąg to z siebie. A więc Miss Dravius, powiadacie. Myślę, że... nie, no nie zaatakujesz się. Dobra, błysk. No on już ma 34 poziom, tak? I ma Thunderbolta, więc...
chyba Sin Seal. Myślę, że tutaj pogromca, czyli nasza Bryxen, ta, która wygrała nam salę przed chwilą, poradzi sobie z nim w 100%. Chociaż ten z Fairy Swipes nie robią dużo. I co jest na koniec? What the fuck? Używa Elizy. Już ona miała na imię Eliza. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Halo? Coś mi tu nie pasuje. Ona sama walczy z nami. Oh my fucking god. Oh fuck. Coś czuję, że to będzie ciężka przeprawa. Co? Co? Nie, no ja znowu stracę 6 na Riolu. Ona jest nie do pokonania. Oh fuck. To na nią nie robi w ogóle nic. No nie! Ej, to jest nie fair. Jak to, co tu zrobić? Co tu zrobić? Ja mam mały pomysł. Nie wiem, czy on się uda. Muszę szybko wrócić. Odcinek ta nie jest długi jeszcze, więc muszę szybko wrócić i tutaj mi się myślę, że powinien sprzedać. A więc depozytujemy Boldora. Myślę, że tu mi się powinien sprzedać właśnie atrament. Tak, place. A więc atrament się powinien sprzedać, ponieważ on może uspać. I myślę, że to może być plan, aby właśnie uspać naszą przeciwniczkę. Ona na sam początek używała Mistra Viusa. A więc też atrament powinien się tutaj spisać idealnie. Dobrze, a więc dobra, znowu będziemy się to przesunąć to wszystko, co ona tutaj mówi. No i tak. Dobra, no. No ale czemu ona walczy z nami? Nie wiem, czy ja tam nie przeczytałem czegoś, czy ona... Czekaj, który będzie... Dobra, fajny atak. Jest, tak? Dobrze, wybrałem. Już zapomniałem. Dobrze, a więc tak. Ale to jest naprawdę niewiarygodne, że jeden że ona sama, ona walczy z nami i ona zna ruch, który potrafi zabić moje wszystkie Pokémony. Przecież to jest nienormalne. Dobra, nie wiem. Nie, może nie zmieniajmy. Może ona akurat użyje double... Dobrze. My jej obniżajmy atak. Dobrze! O to chodzi. O to chodzi. Obniżajmy jej obronę. Dobrze. Obniżyliśmy jej wystarczająco, myślę, nisko obronę. Jeszcze kto może coś tutaj zrobić? Erik. Ty też możesz jej... Nie zdążysz jej obniżyć obrony nawet. Bądź szybszy. No nie! No i po naszej całej taktyce. No błysk na pewno będzie szybszy. Jest szansa. Jest szansa. Jest! To musi być naszej. Tak jest! Błysk! Tylko 7 expo dostał? No bo ona nie jest Pokémonem, no to co, jak ja miałem ją pokonać? Okej, okay. Let's stop fighting. Aha, że zraniłem jej Pokémony? Nie, moje Pokémona, nie chcę zranić mojej Pokémon. Nie wiem. Czy rozmawiałem z Windem? Thanks, now I'm try find take is a gift. Co? O, HM06 dostałem! To jest chyba Fly, tak? Czy HM06 to nie jest Fly? Chyba tak, jeżeli się nie mylę. Nie, to jest Rock Smash. Aha, czyli tego ruchu będzie do musiał potrzebować, żeby tam rozwalić pewnie niektóre skały w tej jaskini. Myślę, że możemy do tej jaskini wejść na sam początek. No bo nawet nie nauczyłem swoich Pokémonów jeszcze kata, więc to jest dobre, ciekawe. No Rock Smash pewnie będę musiał nauczyć Riolu. O, i kolejna jest... Dobra, a więc... Larvitar. No fajnie, wziąłem naszego... Nie wziąłem oczywiście mojego Aj, zapomniałem, że ona jest Aj, kurwy ziemny. Fuck me. Tak miałem wybrać, no, od razu... Ej, jaki był Pokémon? Nie wiem, nie zmieniam.
Dobra, bo on tak mnie będzie miał ziemne pokemony przecież. Dobrze. Trzeba było tu iść na początku. No i po kij ty mi jesteś do tego pokenawu. A, czyli będę jednak musiał się nauczyć Rock Smasha. Machamp. Znaczy Machomp. Machamp to jego następna wersja. Dobrze, czekajcie, zmienię sobie Pokeczomu na początkowego, nie na Eevee'ego. Żeby on szczęścia dostawał więcej. I ogólnie muszę nauczyć też go Rock Smasha. Nie no, to Judy się musi nauczyć tego Rock Smasha, bo... No po prostu Judy, tak? Zamiast Bajda wolę używać jednak Swordensów. Ta taktyka myślę będzie ciekawsza na za jakiś czas. I co tu mamy? No, Geodude to nie jest jak Pokémon, którego ja chcę mieć. O, jest jakiś Pokéball. Onix, ale no, to jest jednak potężny Pokémon. Full Heal, dobrze, fajnie wiedzieć, że takiego itema możemy tutaj złapać. Na pewno wiem, gdzie będę XP'ił moją Snivy. Dobra, a więc ty, jakie będziesz miał Pokémon ogniste? O, na 31 poziomie już. No to już nie za fajnie. Ale myślę, że jednak twoje ogniste Pokémony mają się nijak. O kurde, no użył Full Restore'a do mojego. No błyska, tak? Bo on nam jednak będzie robił teraz robotę, myślę, przez dłuższy czas. Oj, przez dłuższy czas. Ponieważ on się stał tak potężny. No jeszcze Ponita, no ale on te wszystkie Pokémony wciąga tyłkiem tak naprawdę. Dobra, a więc lećmy dalej. Mogę zejść tam niżej. Mogę też przejść tu. No i bot! Jest! Ja chcę mieć tego Pokémona. Ja go muszę mieć. Wy dobrze wiecie, dlaczego ja go muszę mieć. Ja go nie złapałem go na samym początku. Ale ja go teraz muszę mieć. Nie, ty frajerze! High jump kick. Ulala. Mocny ruch. Ale może z Rock Smasha nie mogę. Karate Chop będzie za każdym razem trafiał. No ale dobrze, zróbmy, że będziesz udasz teraz high jump kicka. No kurde, no a byłem tak blisko. Chilling, co to jest za typ Pokemona? Raczej nic mocnego, ale zawsze warto. No, mam się na odcinka. Myślę, że tutaj Zep Strike'a. Erik. Nie, chodź. Zep Strike'a na pewno będzie u nas szybsza, to jest pewne. Spróbujmy jakoś to tak zrobić. No to jest. Dobra, a więc udało się jak maksymalnie go obić i tym samym dobić teraz Thunderboltem. No, to jest jednak moc błyska, który ma już 35 poziom. Dobra, jakich tu można? Scraggy. No Scraggy nie, Scraggy mi nie jara. Escape Rope. Mogę sobie wybrać stąd już rock'n'rolle mamy, nawet Boldora. Nie wiem, na jakiej zasadzie mam przetradować Pokemona. Jak tutaj mogę wymienić Pokemona, żeby on ewoluował? No, kolejny nasz jakiś rywal. Minfu. Spróbujmy użyć. No jednak... Jest crafty. Jeszcze raz. No i idealnie. No Judy nawet jak nie jest... jeszcze... No kurde, to są wszędzie przeciwnicy. Nawet jak jeszcze nie jest... wiecie. Dwa, ty będziesz miał nie. Ty masz Raichu. Spróbujmy tego Raichu. No nie, znowu straciłem cały mój zebrany. Moje zebrane szczęście, no. Ale ten Raichu też jest mocny. Użyjmy na nim Bajta. O no, Bajt go dojechał. I błysk na 36 poziomie. Dobra, więc możemy stąd wyjść i tu wejdziemy pewnie z drugiej strony tego. Tak. No ale to co tam się dalej będzie działo, to już w następnym odcinku, ponieważ już mam 20 minut odcinka, więc zostawcie łapkę w górę, że wam się podobało, pokonaliśmy lidera, przeszliśmy tą jaskinię, tam jeszcze trzeba zejść na dół, myślę. Ale to wszystko zrobimy później, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, ja was żegnam, trzymajcie się!